dobry, witam się z Państwem serdecznie z ośrodka Villa Carpatia. Nazywam się Zofia Łuksik i jestem magistrem dietetyki. Jak Państwo z pewnością już wiedzą, w styczniu podczas ferii zimowych odbędą się czasy zdrowotne dla dzieci i młodzieży, na które z tego miejsca już serdecznie zapraszam. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć więcej o diecie, która będzie przygotowywana w naszym ośrodku. Jak już wspominałam we wcześniejszym filmie, jadłospis będzie składał się z 5 posiłków, 3 głównych oraz 2 przekąsek. Posiłki będą odpowiednio zbilansowane pod względem kaloryczności oraz makroskładników. Zadbamy o to, aby jadłospis był jak najbardziej urozmaicony, dzięki temu wszystkie niezbędne witaminy oraz składniki mineralne będą dostarczane w codziennej diecie. Nauczymy Państwa dzieci spożywania jak największej ilości warzyw. Będziemy je przemycać w różnych potrawach, ponieważ chcemy pokazać, że często można w taki sposób urozmaicić posiłki i stają się one bardziej wartościowe, a nie są wysokokaloryczne. W naszym ośrodku staramy się, aby dieta była jak najmniej przetworzona, dlatego głównie bazujemy na półproduktach. Panie z naszej kuchni same pieką razowy, chleb na zakwasie, olej lniany dodawany m.in. do surówek tłoczony jest na zimno w naszym ośrodku, dzięki czemu wiemy, że jest on dobrej jakości i poprzez odpowiednie przechowywanie nie poddawany jest procesom utleniania. Przygotowywanych jest również wiele innych produktów spożywczych, takich jak m.in. masło klarowane czy też twaróg. To daje nam pewność, że produkty te są naturalne, bez szkodliwych substancji oraz konserwantów. Dzięki temu w naszym ośrodku dieta jest zdrowa, a zarazem smaczna, a jak wiemy, jest to połączenie idealne. Warzywa i owoce dostarczane są od sprawdzonych oraz lokalnych dostawców. To gwarantuje nam dobrą jakość tych produktów. Soki owocowo-warzywne wyciskane są zawsze na świeżo przed spożyciem, dzięki temu nie doprowadzamy do nadmiernej utraty witamin. Z pewnością dzieci wraz ze swoimi opiekunami podczas pobytu będą mogły nauczyć się, jak można wzbogacić swoją dietę na co dzień, żeby była zarówno wartościowa, jak i smaczna. Dlatego serdecznie zapraszam do tej niezapomnianej przygody w naszym ośrodku. Dzisiaj już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.